14 października złożono 6 dodatkowych pozwów o napaść na tle seksualnym przeciwko muzykowi Seanowi Didiemu Combsowi. Zarzucają one ataki, które miały miejsce na imprezach branżowych, afterparty i słynnych białych imprezach Combsa. Miały mieć miejsce w latach 1995 do 2021. Adwokat Busby powiedział, że kancelaria, dla której pracuje, będzie reprezentować 120 ofiar Seana Combsa. W ciągu następnych 30 dni wszyscy będą składać te pozwy i na daną chwilę mamy ich 18. Prawnicy Combsa w oświadczeniu powiedzieli, że w sądzie prawda zwycięży, a ich klient nigdy nie dokonał napaści seksualnej. Jeżeli chodzi o nowe oskarżenia, o osoby, które złożyły swoje pozwy 14 października, wśród nich jest mężczyzna, który w momencie ataku miał zaledwie 16 lat. Do pozwu zostało dołączone zdjęcie. Na nim widzimy Didiego obejmującego ramieniem nastolatka po tym, jak spotkali się na jego imprezie w Hamptons. Mężczyzna napisał w pozwie, że został zaproszony na imprezę Didiego jako młody chłopak, 16-latek, ponieważ chciał się przebić w branży. Wiedział, że będzie to idealna okazja, aby poznać osoby, które właśnie w niej pracują, może jakichś producentów, innych artystów. No i tak jak się spodziewał, po wejściu na imprezę jego oczom ukazało się mnóstwo celebrytów i gwiazd, aktorów, aktorek, muzyków, osób, które zna z telewizji. Chłopak przeciskał się przez tłum w poszukiwaniu toalety, gdy nagle wpadł na Combsa. Stali twarzą w twarz. Didi wydawał się być zainteresowany młodym chłopakiem, ponieważ zapytał, aby porozmawiali bardziej na osobności. Wtedy przemieścili się w okolice przenośnych toalet, aby porozmawiać. Chłopak nie ukrywał swojego oczarowania muzykiem i od razu powiedział mu, jakim ogromnym jest fanem jego twórczości oraz samego Combsa. Powiedział też, że wiąże swoją przyszłość z tym, aby zostać gwiazdą. Combs uśmiechał się podczas rozmowy, a gdy chłopak powiedział, że niestety nie ma głosu do tego, by być muzykiem, Combs powiedział, że to nie ma znaczenia. Następnie stało się coś, czego chłopak nigdy nie mógł się spodziewać. Didi powiedział mu, aby ten zdjął spodnie. Chłopak zrobił to, ponieważ jak sam opisuje, był po prostu przestraszony. W swoim pozwie chłopak powiedział też, że inne ofiary poinformowały go, że Didi używał też balsamów lub podobnych olejków do ciała z zawartością GHB. GHB to substancja, która dodana do drinka czy napoju nie zmienia jego wyglądu, smaku ani barwy. Jest tym samym zupełnie niewyczuwalna dla osoby, której dano tę substancję do spożywanego napoju. Jest to tak zwana pigułka. GHB jest trudne do wykrycia po tym, jak zostanie dodane do napoju, ponieważ bardzo często jest używane też jako środek znieczulający. No i okazuje się, że jest to coś, czego Didi używał bardzo często. Kolejny pozew złożony w poniedziałek jest od mężczyzny, który został zatrudniony na ostatnią chwilę jako ochroniarz jednych z białych imprez Didiego. Twierdzi, że w 2006 roku podobno podano mu napój z domieszką narkotyków. Po wypiciu napoju poczuł się bardzo źle, po czym Combs rzekomo wepchnął go do otwartej furgonetki, obezwładnił i zgwałcił. Kolejną ofiarą Combsa jest kobieta, która oskarża go o gwałt w 2004 roku. Powiedziała, że spotkali się na sesji zdjęciowej dla Da Band, grupy hip-hopowej, którą Combs założył w reality show Making the Band. Powiedziała, że Combs zaprosił ją wraz z osobą towarzyszącą na ekskluzywne afterparty, które odbyło się w apartamencie hotelowym w hotelu Marriott International. Wraz z koleżanką zostały zaprowadzone do prywatnego pokoju Combsa. Tam spotkał ich jeden z pracowników mężczyzny i powiedział: dobrze wiecie, dlaczego tu jesteście. Po wejściu do pokoju podobno Combs zaczął od razu dotykać kobietę, molestować, a ostatecznie ją zgwałcił. Kobieta w tamtym momencie miała 19 lat. Inna anonimowa kobieta oskarżyła Combsa o uderzenie i zgwałcenie jej w łazience podczas imprezy w 1995 roku z okazji teledysku Notorious Big One More Chance. W kolejnym pozwie mamy pozwanego nie tylko Combsa, ale też dom towarowy Macy's, w którym to właśnie doszło do kolejnego ataku. Combs znajdował się tam, aby promować swoją markę odzieżową Sean John, podczas gdy ofiara pracowała dla konkurencyjnej marki odzieżowej Echo. Sean rzekomo skonfrontował się z mężczyzną w magazynie, w towarzystwie 3 uzbrojonych ochroniarzy. Strażnicy stali z boku, gdy Combs zmuszał ofiarę do uprawiania z nim seksu oralnego.
Podobno ostatni atak miał miejsce w 2021 roku na kolejnej imprezie Kumpsa. Tym razem ofiarą była osoba, która również pracowała w przemyśle muzycznym. Tak jak inne ofiary, mężczyzna mówi, że wypił zaledwie jednego drinka i już po paru minutach zaczął czuć się nieswojo. Następnie został zabrany na zaplecze, gdzie został zgwałcony przez Kumpsa i paru innych mężczyzn. Tak jak wspomniałam w jednym z ostatnich filmów, ofiar zgłosiło się ponad 3000. 120 będzie reprezentowanych przez kancelarię, w której pracuje prawnik Busby. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie tylko o paru. I z dnia na dzień tak naprawdę coraz więcej informacji pojawia się w mediach na temat ofiar i ich oskarżeń, tego co tam się działo. Mamy coraz więcej imion, coraz więcej plotek na temat osób, które mogłyby też w to być zaangażowane. Widziałam, że pojawiło się dużo informacji na temat tego, że zamieszana jest w to Jennifer Lopez czy Leonardo DiCaprio. Obydwie osoby, które opuściły kraj i znajdują się teraz we Włoszech czy Francji i podobno omijają szerokim łukiem powrót do Stanów. Jednak ja bym chciała teraz porozmawiać o czymś, o czym wcześniej nie było za głośno, a teraz jest na nowo głośno, ponieważ pozew został troszkę zmieniony, no i prawdopodobnie chodzi w nim też o Kumpsa. Mianowicie chodzi mi tutaj o sytuację Kanye Westa oraz modelki Lauren. Lauren Piscioti to modelka, która udziela się na platformie tylko dla fanów. W swym pozwie powiedziała, że poznała Kanye Westa w 2021. Została wtedy zatrudniona jako asystentka, która będzie zajmować się jego linią kobiecych ciuchów w firmie Yeezy. Zaproponowano jej $1 000 000 pod warunkiem, że będzie dostępna 24 godziny, 7 dni w tygodniu. I na początku West nie miał w ogóle problemu z tym, że kobieta prowadzi też stronę dla fanów. Jednak rok później, w 2022, mężczyzna stwierdził, że nie chce, aby Lauren dalej udzielała się na platformie dla fanów i zaoferował jej $1 000 000 za odejście i pracę wyłącznie dla Yeezy. Kobieta zgodziła się, jednak tuż po tym, jak zaczęła pracować dla niego na wyłączność, mężczyzna rzekomo bombardował ją niestosownymi wiadomościami oraz pornograficznymi wideo. Prócz tego oskarżyła też muzyka o to, że zamknął ją w pomieszczeniu w samolocie i zaczął się przy niej masturbować. Gdy kobieta została zwolniona, oskarżyła rapera o bezprawne zwolnienie z pracy oraz napaść na tle seksualnym. Pierwszy pozew został złożony przez nią w czerwcu 2024 i Kanye jeszcze się do niego nie odniósł, a kobieta zdążyła złożyć nowy, a tak naprawdę zmienić tamten. I 8 października zmieniła cały pozew, dodając, że była zaproszona na spotkanie w studiu nagraniowym Santa Monica, którego współgospodarzem był kolejny dobrze znany producent i muzyk. Jego imię nie jest tu wymienione, jednak wszyscy domyślają się, że chodzi o Kumpsa, ponieważ to, co dalej wam powiem, brzmi bardzo w stylu Didiego. Kobieta powiedziała, że w studiu nagraniowym było dużo osób i Kanye powiedział, że albo pijecie alkohol, albo wychodzicie, z czego wiele osób było po prostu zmuszonych do picia drinków. Lauren wypiła drinka i jeżeli chodzi o tamtą noc, to już nic nie pamięta. Po paru minutach straciła kontrolę nad swoim ciałem i czuła się, jakby po prostu śniła. Tak naprawdę była w swoim najgorszym koszmarze. Następnego dnia, jak sama napisała, obudziła się fizycznie chora i zdezorientowana. Na początku bała się, że może zrobiła coś głupiego, że się ośmieszyła przed klientem, którym prawdopodobnie był Kumps, a tym bardziej przed swoim szefem Kanye West. Kobieta przez długi czas nie wiedziała, co miało miejsce tamtej nocy. I dopiero po tym, jak West ją zwolnił, powiedział jej, że spędzili daną noc razem. Lauren absolutnie nic nie pamięta. To były czasy, kiedy Kanye West i Kim Kardashian nie dogadywali się już jako małżeństwo i Kim podejrzewała, że jej mąż może ją zdradzać. Podejrzewała właśnie nawet o jakiś romans z Lauren. Kobieta wtedy chciała zapewnić Kardashiankę, że nic pomiędzy nimi nie było, ale to właśnie wtedy West porozmawiał z nią i zaczął wspominać, jaką wspaniałą noc wspólnie spędzili. Kiedy Lauren powiedziała mu, że nie pamięta absolutnie nic z tamtejszej nocy, Kanye zaczął się śmiać i powiedział, kobiety uwielbiają udawać, że nic nie pamiętają. Kobieta oskarża muzyka również o niezapłacenie rzekomej pensji w wysokości $4 000 000, angażowanie się w handel seksualny, wielokrotne nękanie jej w celu odbycia stosunku, zmuszanie do rozbierania się oraz oferowanie jej jako seksualnego prezentu dla jego wspólnika. No i co łączy daną sprawę z P. Diddym? Prawdopodobnie, że to studio nagraniowe było właśnie Kumpsa i to tam kobieta została wykorzystana seksualnie. Ostatnio pojawiły się oskarżenia o to, że West używa swojego biura Yeezy jako seksualnego placu zabaw, a Bianca, jego partnerka, działa jako jego koordynatorka
seks imprez. W dokumentach złożonych przez Lauren ujawnia ona, że West wysłał jej wiadomość 28 września, chwaląc się seksualną rozmową, którą odbył z Bianką. Powiedział swojej partnerce, że jego nową fantazją jest uprawianie seksu z jej matką, która przyjechała do Los Angeles z Australii. Podobno West wysłał zrzut ekranu rozmowy do Lauren i podzielił się też odpowiedzią Bianki. Jeżeli chodzi o temat związku Bianki i Kanye, to jest to kolejny bardzo kontrowersyjny temat, ponieważ kobieta ponoć jest manipulowana przez mężczyznę i mimo tego, że jej najbliżsi próbowali jej pomóc, pytać co się dzieje, kobieta po prostu krzyczy, aby ją zostawili w spokoju. Brzmi to troszkę jak świat P. Diddy'ego, dlatego te sprawy są łączone przez internautów. No i jak już mówiłam, z dnia na dzień coraz więcej ofiar, coraz więcej dokumentów wypuszczanych do internetu, dlatego możemy się dowiedzieć o co dokładnie Diddy jest oskarżony. Ale jak już wcześniej mówiłam, z więzienia w najbliższym czasie nie wyjdzie. 3 razy odrzucono jego wniosek o zwolnienie warunkowe, no i mężczyzna będzie przebywał w więzieniu do 5 maja 2025. Jest to wstępna data, na kiedy przewidują rozpoczęcie rozprawy sądowej. Mówię, że jest to wstępna data, bo to się jeszcze może zmienić. Wiele prawników mówiło, że jest naprawdę bardzo dużo dowodów, materiału do przejrzenia, więc wszyscy muszą być bardzo na to gotowi. Prawnikom Combsa oczywiście zależy na czasie i aby jak najszybciej miało to miejsce, ale wszystkie ofiary też muszą się przygotować oraz prawnicy, no a tych ofiar jest coraz więcej, osób składających swoje pozwy coraz więcej, więc sprawa się rozwija. Ja będę starała się Wam dawać znać w miarę na bieżąco, jak to wszystko wygląda, jeżeli YouTube mnie tutaj nie zatrzyma. Dziękuję za oglądanie kolejnego materiału na moim kanale i do zobaczenia w następnym.